Witam bardzo gorąco w ten zimowy dzień. Nazywam się Edyta Olszówka. Chciałabym opowiedzieć o tym, że wszyscy skarżymy się na współczesną młodzież, że nie mają co ze sobą robić, że są zagubieni, żyją w wirtualnym świecie przed telewizorem, a tak naprawdę bardzo małą szansę dajemy im na rozwój. Bardzo małą szansę na sport. Pozamykane boiska, brak miejsca do gry w piłkę, wszędzie zakazy, nakazy. Jak ja byłam dzieckiem, trenowałam szermierkę, 8 lat. Treningi były o 7:15, 18. Na rozgrywkę zawsze graliśmy z chłopakami w piłkę nożną. Oni nas nie faulowali, bo jako dziewczynki byłyśmy drobniejsze i delikatniejsze. Ale granie w piłkę pozostało dla mnie przepięknym wspomnieniem, i zawsze do tego wracam. Dlatego z całego serca chciałabym poprzeć akcję. Grajmy w piłkę.pl